chciałam po prostu wejść troszeczkę głębiej w ten temat, poznać tych ludzi tak naprawdę, jakoś tak bardziej wejść pod ich podszewkę, chociaż zabrzmi to w ich kontekście dosyć może zabawnie, ponieważ pod ich podszewki wchodziło też wiele osób, ale po prostu chciałam wejść w ich relacje z dziećmi, ponieważ my wiemy o hipisach dużo, ale raczej o ich młodości. Nie wiemy nic praktycznie o tych ludziach, co się z nimi stało, kiedy oni już są dorosłymi i nawet dojrzałymi bardzo ludźmi. I nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje z ich dziećmi, kim oni się stali. A to mnie jednak bardzo interesowało, czy rzeczywiście sposób wychowania ma wpływ na to, kim się stajemy. Mm-hmm. I zaraz przejdziemy do tych relacji rodzicielskich, gdy hipis staje się rodzicem. Właściwie to jest o trzech pokoleniach książka, teoretycznie o dwóch, ale jednak ci dziadkowie zdominowali bardzo często losy i wnuków, i swoich dzieci. Bo od czegoś przecież hipisi też uciekali, ale zaraz o tym porozmawiam. Ale jak pani już powiedziała, że przewinęli się hipisi w pani życiu, to ja bym chciała usłyszeć coś na ten temat. Myślę, że widzowie, użytkownicy internetu, jak się teraz mówi, też, bo no ja na przykład miałam tak mieszczańską babcię, głównie siedziała na tapczanie i czytała książki i oglądała program telewizyjny. Bardziej sam program niż... Znaczy w sensie to był jeszcze papierowy program wtedy. Ona oglądała sobie ten program, patrzyła, że nic nie ma i odkładała. Więc nie miałam tak bezpośrednio przewijających się hipisów w swoim życiu. Proszę coś opowiedzieć na ten temat. No i tu się sama wpakowałam w pewną pułapkę, ponieważ obiecałam nie sobie, mówił, że będzie łatwo. Że nie będę mówić po prostu o pewnych jakby historiach z własnego życia. No. Po prostu podróżując z moimi rodzicami po Polsce i nie tylko, po prostu czasami spotykaliśmy hipisów, właśnie nawet w NRD, ponieważ było to jeszcze NRD, czy w Czechach. Pamiętam, kiedy jeździliśmy na jakieś wakacje, no to po prostu widzieliśmy ich i moi rodzice, jako że są też otwartymi ludźmi, no to po prostu z nimi rozmawiali, no i jakby... Widziałam też ich dzieci i poznawałam ich dzieci, no ale to ja sama byłam dzieckiem, więc jakby to jest taka ciekawość dziecka, że po prostu spotykam inne dziecko, które biega na bosaka, no i sama zaczynam biegać na bosaka, bo to jest takie, czy spać na sianie, czy robić jakieś inne fikołki po prostu i na przykład uciekać też z tymi dziećmi, co mi się zdarzyło w Czechach na przykład. Uciekliśmy w Karlowych Warach na basen, który jest na takim wspaniałym wzgórzu. No i oczywiście rodzice nas szukali cały dzień, a my po prostu w tym basenie. A wy się świetnie bawiliście, tak. Przepraszamy rodziców za te stresy. Czyli jednak nie było tak, że była jakaś teza przed napisaniem tego reportażu, tylko chęć zbadania zjawiska. Tak, tak. Ja raczej nigdy tezy nie stawiam. To nie wydaje mi się jakby ciekawe w ogóle w reportażu, bo reportaż wydaje mi się jest po to, żeby odkrywać sprawdzić, prawda? I trochę się dokopywać. To jest trochę jak praca detektywa, które gdzieś tam chodzi, ale niekoniecznie z ukrycia. Chociaż czasami też zdarza się coś podglądać czy coś podsłuchać. Więc ja oczywiście żadnej tezy nie stawiałam, wręcz odwrotnie. Starałam się właśnie jakby zobaczyć coś innego. Mówiłyśmy już o tym, że jest to książka też o dzieciństwie. Właśnie dzieciństwie... Znaczy bohaterami są już ludzie, powiedziałabym, tacy pewnie już boomerzy nawet, już sędziwi jak ja, których rodzice byli hipiskami, hipisami, ale pamięć ma to do siebie, bo książka jest zbudowana między innymi na podstawie rozmów. Ja tak nie opowiadam pani tej książki, tylko tak troszeczkę wprowadzam państwa, którzy jeszcze nie przeczytali jej, w jej arkana. Pamięć ma to do siebie, że czasem lubi płatać figle i pani opowiada to, usłyszawszy historię, często obu stron, dzieci, rodziców. Czy pani im wierzyła na słowo? Czy pani jakoś podważała tę historię?
bo czasami one są tak wstrząsające, że aż chciałam odkładać je. Czytało się czasami je jak horror, który nie chcemy już dalej patrzeć, bo scena będzie straszna. Ja mam taką małą metodę, którą ma wiele reporterek i reporterów. Podejrzewam, że ja pytam o tę samą rzecz jakby kilkakrotnie. W sensie co jakiś czas. I to dotyczy i hipisów starszych, jakich nazywam i hipisów młodszych, czyli rodziców i dzieci. Mm-hmm. I kiedy spotykałam się z nimi wielokrotnie, no to kiedy oni mi opowiadali jakąś historię, nawet Tomek, którego historia jest tutaj jakby najbardziej taka traumatyczna, kiedy oni opowiadali mi raz, ja to oczywiście wszystko spisywałam, bo raczej nie nagrywam. I też właśnie ze względu na to, że moja pamięć też szwankuje, więc zdarza się, że szwankuje, no to później z każdymi innymi odwiedzinami, kolejnymi odwiedzinami po prostu prosiłam Tomka jakby o doszczegółowianie, czy tam inne osoby właśnie o to jakby trochę ich też podprowadzałam. A, to było wtedy i wtedy na przykład. Albo on położył to tak, albo tak. A on mówi nie. I on powtarzał to, co było wcześniej. Czyli jakby sprawdzałam tę prawdomówność w ten sposób. No ale na ile można sprawdzić? Chyba tylko na tyle, wydaje mi się. Tak, trudno jest w 100% być pewnym, bo podobno nasza pamięć działa tak, czy niepodobno ostatnio tak zdarzyło mi się jakąś neurologa książkę czytać i on tłumaczył, że czasami po prostu chcemy pamiętać pewne rzeczy, bronimy się i pamiętamy je lepiej niż de facto było pewne historie. Tym bardziej przeraża, bo niektóre z nich są tutaj bardzo smutne, więc jeżeli są już poprawione, to jakie musiałoby być tak naprawdę. Zaskoczyło mnie, że pani teraz powiedziała, że hipisi młodsi i hipisi starsi, bo ten w cudzysłowie gen hipisowstwa chyba właśnie nie do końca jest tak przekazywany. Czasami reakcja na to, w jaki sposób byliśmy wychowani, jest taka, że ojojoj, byle tylko właśnie nie być jak ten tata hipis i mama hipiska. Tak, ale oni wielokrotnie po prostu powielali, czy dalej powielają jakby te kroki swoich rodziców. Jakby siłą rzeczy gdzieś to idzie tak samo. Tak, nawet właśnie wspomniany Tomek, jego tata jest w Indiach, on też pojechał do Indii, też masuje. Mm-hmm, to jest też po prostu jakieś takie, czy Anka po prostu, kiedy jej rodzice wyjeżdżali na wiele tygodni, ona też zwiała, prawda? I oni jakby... Wydaje mi się, że gdzieś jednak te ideały, które ich rodzice mieli, one w nich są i jakoś się tak nie wypierają. I nawet kiedy w rozmowach z nimi mówiłam też właśnie hipisi starsi, hipisi młodsi, to oni nie protestowali, więc to też chyba o czymś świadczy. Mm-hmm. Zanim pogadamy sobie o tej cenie, którą niewątpliwie wielu z tych młodszych ludzi musiało zapłacić za tę kontrkulturę, w którą wdali się rodzice, to porozmawiajmy może na początku, co sprawiło, że ci starsi stali się tymi hipisami. To są historie ludzi, których pani odwiedzała, za którymi podróżowała w Polsce, w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, więc trochę się różnią te historie, bo bunt był przeciwko różnym opresjom, tak, może w ten sposób, ale pojawia się bardzo często pacyfizm. Ucieczka przed wojskiem w przypadku facetów. Jakie były te czasy polityczne, jakie to były wojny, przeciwko którym w Polsce był komunizm, w ogóle nie, więc uciekano chyba przed tym, przed systemem komunistycznym, przed przymusowym wojskiem. Ale w Stanach Zjednoczonych to już zupełnie inaczej ten pacyfizm się zbudował. No tam się ten pacyfizm zbudował na wojnie w Wietnamie. To oczywiście była jakby jeden z przyczynków do tego, żeby ten ruch się w ogóle narodził. Mm-hmm. Jakby oni byli przeciwni jakiejkolwiek formie przemocy, czy to agresji słownej, czy takiej fizycznej, jaką mamy na wojnie.
Ale to jest jakby jeden punkt, ale to, co widzę jakby wspólne między hipisami polskimi a amerykańskimi, światowymi, no to jakby ta ucieczka przed takimi utartymi już schematami, w które wchodzili właśnie ich rodzice. Oni nie chcieli iść tak samo jak oni, mieć tę pracę powiedzmy od 7 do 15 czy od 8 do 16. Nie chcieli mieć kredytów na domy, nie chcieli mieć samochodów. Jakby ta ucieczka od konsumpcjonizmu, który był w Ameryce, w Polsce od jakiegoś takiego, jak mi to powiedział Wojciech, sady dobrobytu, który nagle, oni byli pierwszym pokoleniem, które nie musiało się martwić o nic. Więc wydaje mi się, że to jakby ich tak troszeczkę łączy. No, w Stanach jeszcze te w tej początkowej części książki ta wojna w Korei się też pojawia. Dobrobyt w komunizmie to może dla młodszych słuchaczy, widzów, użytkowników sieci być coś dziwnego, ale w sumie to jest dobrze wytłumaczone przez jednego tutaj z bohaterów, który wspomina swoich dziadków właśnie, którzy byli przywiązani do ziemi. Dzisiaj w czasie pandemii sobie rozmawiamy i no, wartość ziemi strasznie skoczyła i martwimy się o los ziemi i tak dalej. Tutaj mówimy o ziemi jako takim miejscu, na którym się ciężko pracuje. Prawda, ci dziadkowie ich, no to było całe ich życie, tak? Praca na roli, a oni od tego uciekali. Oni od tego uciekali, tak. No ich rodzice z kolei, czyli dziadkowie jakby tych dzieci hipisów, oni byli szczęśliwi, że mają tę ziemię, że już wojny nie ma, że mają po prostu ziemię, na którą mogą uprawiać cokolwiek. Cokolwiek, żeby wyrosło i mają ten święty spokój i spokój generalnie, prawda? Że... Tak, albo są przesiedleńcami gdzieś ze Lwowa w Gdańsku choćby, prawda? I dostali mieszkanie, do którego są uwiązani. A ci młodzi, właśnie to druga rzecz, która łączy wielu tych bohaterów. Mówimy na razie o tych pozytywnych chyba tak. No, pacyfizm dobrze się kojarzy, prawda? To jest to życie w drodze. Oni uciekają, ale właściwie po lekturze zorientowałam się, że nie w jakieś konkretne miejsce. Nie tak jak na przykład bohaterowie Ewy Winnickiej, z którą tutaj miałam też przyjemność rozmawiać, uciekali do jakiegoś raju, który oczywiście srogo ich rozczarował na Brooklyn. To tutaj no, był jeden bohater, który tak bardzo do Jerozolimy chciał dojechać, prawda? Tak, tak. Andrzej Turczynowicz, Amok, tak. I udało mu się to dopiero w 2018 roku. Właśnie kiedy pracowałam też nad tą książką. Zabawne. On podróżował do tej Ziemi Świętej, po prostu chciał dotrzeć autostopem. Uparł się po prostu w latach 70., żeby przewędrować całą Europę i dotrzeć prawie że na piechotę do Jerozolimy. Nie udało mu się to ani razu. Dopiero właśnie samolotem lata temu poleciał. Czyli właściwie wyruszali w nieznane, prowadzili bardzo niebezpieczny tryb życia, tak jak w tej drodze, bo nie było to od jednego bed and breakfast do drugiego apartment swap, tylko spanie Airbnb, tak, spanie nie wiadomo gdzie, jedzenie nie wiadomo u kogo, za co, bo byli też ludźmi, którzy, rozumiem, buntowali się przeciwko pieniądzom, mieszczaństwu. No w ogóle ogólnie wolność i swoboda. Do tego dochodziła jeszcze pewna moda, gdzie sprawa długich włosów. Okazuje się, że to, co wtedy było wywrotowe, te długie włosy się tutaj pojawiają jako trauma i powód do prześladowań u wielu męskich bohaterów. Niesamowite to jest. Tak, no jednego relegowano właściwie z uczelni za to, że miał długie włosy. Tak. Wielu, właśnie te włosy stały się jakimś takim symbolem tej siły, takiej tej mitycznej prawie, że prawda, że po prostu bez włosów my nie mamy jakby energii do tego, żeby żyć. To jest jakby nasza forma pewnego jakiegoś sprzeciwu i jakiegoś takiego synonim wolności, powiedzmy. Może też taki symbol przycinania, nie? Że tak jak no, strzyżenie to jest jakaś tam forma przemocy, można powiedzieć, prawda? Że każdy ma wyglądał, to jest w wojsku, prawda, w więzieniu.
I... No to dwójkę moich bohaterów właśnie ogolono prawie, że na łyso. Więc to na pewno były jakieś takie traumatyczne dla nich przeżycia. No i ksiądz nie pozwalał. Ksiądz nie pozwalał. Tak, jeden z dziadków mówił, że nie wracaj mi tutaj, bo jak ty będziesz w kościele z długimi włosami wyglądał, nie, że jesteś w ogóle nieumyty, jakiś taki zapuszczony, to tutaj w ogóle nie wracaj do tak, tego to, co domu. Co ludzie powiedzą i w ogóle ksiądz się nie wpuści. Tak, ale te włosy okazuje się, że do dzisiaj są... Słuchajcie, problemem, bo mam kolegę oświetleniowca, który pochodzi z Radomia i w tym, że Radomiu jeszcze nie tak dawno zasadzili się na niego i chcieli go pobić, bo ma zespół i ma długie włosy. No wiecie co, jest XXI wiek, więc... Ja ostatnio byłam świadkiem w pociągu. Jechałam, był pan konduktor, który miał włosy tak spięte bardzo wysoko w takiego bana, tego męskiego takiego kucyka. Miał tatuaż w przedramionach i miał spięte właśnie te przedramiona i siedziałam z dwójką mężczyzn. Jeden był młody, drugi był trochę starszy. Mhm. Kiedy konduktor sprawdził im bilety, on był bardzo miły, bardzo wesoły, jakieś takie oczy mu się śmiały, w ogóle tak próbował coś żartować, nawet z tymi panami nie udało się. Kiedy wyszedł właśnie z tego przedziału, no to panowie zaczęli o nim dyskutować, że jak to taki służba publiczna, konduktor, a tu jakieś długie włosy, tatuaże i sobie tak myślałam, no właśnie. No, bo... to co jest, jak to jest teraz, to jak było wtedy? No właśnie, no męczą się ci piłkarze z tymi fryzurami, a później i tak po prostu nie można mieć koczka na głowie. Ale tak sobie tutaj troszkę żartujemy, no ale większość z tych ludzi, przynajmniej w Polsce, ale też i w Stanach Zjednoczonych, była hipisów starszych, była za swoje formistyczne postawy po prostu ścigana. I to jakoś do mnie zupełnie też dotarło z książką, szczerze powiem, więc nadrobiłam wiele zaległości. Trafiali w policyjne łapska, pałki niejednokrotnie i tak dalej, ale piją do tego, że żyli w dosyć niebezpieczny sposób. Więc mając to na względzie, się tak zastanawiałam, jak się pojawiały te dzieci. Bo tak sobie myślę, że no tak, jak jestem taką uciekinierką i tak kontestuję i jestem taka odważna, to może jednak nie planuję domu rodzinnego. A jednak, no, jak to dochodziło do tych decyzji rodzicielskich, jak pani drążyła ten temat? Bardzo fajnie powiedział jeden z bohaterów, właściwie jego kolega, że właściwie my wszyscy jesteśmy przypadkiem. My nie jesteśmy planowani, tylko po prostu zjawiliśmy się na tym świecie przez przypadek, w sensie, że to nie były świadome decyzje. Kiedy rozmawiałam właśnie z hipisami starszymi również, no to były, oni mówili, to są dzieci z miłości, to na pewno, tylko że no, nikt tego nie planował. Mówię, te dzieci się po prostu pojawiały. Więc wtedy, kiedy się pojawiały, no to już wielu jednak z nich zdecydowało się troszeczkę osiąść. Przynajmniej na trochę, przynajmniej na tyle, żeby te dzieci troszeczkę podrosły, były jakimiś powiedzmy dwulatkami, które można zabrać już w podróż, już taką jakby większą. Więc ja nie wiem, chyba bym się z tym zgodziła, że wszyscy jesteśmy jednak jakimś... Tak, to na pewno. Zastanawiam się, kiedy pani spotykała się z dziećmi, które tutaj często wyrażają ogromny żal, bo zamiast tego poczucia beztroski, taki, to jest jakby główna myśl tej książki. Jakiejś radości z tego, że mają wolność, że nie muszą tego strasznego mieszczaństwa przeżywać, właśnie tych mebli, tego faktu, że mama jest biurwą. Że tata chodzi z teczką do roboty na 12 godzin dziennie albo nie daj Boże jeszcze w wojsku pracuje. Nie. One wspominają ten brak domu albo właśnie ten dom prowizoryczny jako traumę. No tak, one do pewnego momentu, kiedy były takimi dzieciakami, powiedzmy 6-latkami, no to one właściwie nie znały innych dzieci. Ponieważ większość z nich jednak nie chodziła do przedszkoli. Oni często się z rodzicami przemieszczali gdzieś i ciągle poznawali jakby dzieci podobne sobie, bo oni się mimo wszystko jednak w jakiś tam sposób hipisi trzymali razem. I kiedy po prostu przyszło do tego, że trzeba pójść do szkoły,
ci, którzy chcieli posłać dzieci do szkoły, no to te dzieci się po prostu dopiero wtedy zderzały jakby z innym światem i dopiero wtedy widziały, jak wygląda ten inny świat i co mają inne dzieci w domach. Jak właśnie w przypadku Anki na przykład. Mhm. Ona się na początku cieszyła, że kiedy zobaczyła mieszkanie swojej koleżanki, takie całe w drewnie, w boazerii, takie były mieszkania w latach właśnie 80. I ona się cieszyła, że jest drewno, że coś, co ona zna, prawda? Ale kiedy widziała jej ojca tej swojej przyjaciółki, który po prostu, on wygląda troszeczkę jak mebel, cały czas w tym samym fotelu, cały czas tą samą szklanką z herbatą, wpatrzony po prostu tylko w telewizor, w koszuli, to po prostu czuła się jakoś tak zupełnie nie, w ogóle kompletnie w jakimś takim innym świecie. Też zderzenie ze szkołą to było coś, co było bardzo traumatyczne i ponieważ część z tych dzieci była już jakby zaznajomiona z jakąś taką formą dyscypliny czy czymś, z jakimś systemem po prostu edukacyjnym, bo były przedszkola, one nie chodziły, więc trudno było im się jakby pogodzić z tym, że muszą siedzieć w ławce, na przykład przy ławce te 45 minut, czy muszą się zgłaszać. To są takie drobne rzeczy, które jak my tak sobie pomyślimy, to w ogóle nie powinno być tego problemu, a dla nich to nagle urosło do dużych jakby problemów. I kiedy później wracały do domu, który był taki wolny, z otwartymi drzwiami, w ogóle wszystko można było robić, no to te dzieci się gubiły po prostu. Mm-hmm. Ale zauważyłam też czasem taką dużą tęsknotę dzieci, które już wchodziły w ten wiek szkolny. Odwrócona sytuacja, że tak jak dzieci wtłoczone w pewien rytm, taki powiedzmy sobie właśnie mieszczański, typowy, chcą, żeby rodzice odpuścili i nie zaglądali do zeszytów, przynajmniej ja byłam taka. No. A tutaj mam bohaterkę, dziewczynkę, która zaczyna chodzić właśnie do szkoły i ona jest rozczarowana tym, że jej mama nie sprawdza jej tych zeszytów. W ogóle kompletny dezinteres mój. Ja bym się super cieszyła, że jakąś pałę załapałam, a w ogóle tata Daniel nie zauważył. No, na szczęście się zdarzało, tak, no, ale jednak czasami sprawdzał. A tutaj tęsknota ku odwrotnemu. Prawda? Tak, tak. No właśnie ja też się dziwiłam Ance, że ona po prostu tak chowa te swoje zeszyty i te swoje książki w tapczaniku, żeby przypadkiem gdzieś się nie znalazły, nie wiem, między kubkami czy między praniem, jak to się wcześniej zdarzało. I ona jakby próbowała się dostosować do obu tych światów, ale liczyła też trochę na to, że rodzice pogłaskają ją po głowie za to, że na przykład ma dobre oceny. No tak, bo od rodziców oczekujemy akceptacji, a już jeżeli nie akceptacji totalnej, to przynajmniej, żeby zwróciła mama uwagę, że wróciłam z tej szkoły i zeszytu nie zgubiłam. No i mama zwróciła tylko uwagę na jeden fakt, kiedy ona musiała chodzić w tym mundurku, prawda, z przyszytą tarczą. To dla mamy było, dla jej rodziców w ogóle było nie do przejścia, ponieważ to oznaczało, że ich dziecko zostało wrzucone jednak w ten system i w jakąś taką, w te ramy, że każde dziecko musiało chodzić w tym samym mundurku, więc to jej mama zauważyła, ale na przykład nie zauważyli tego, że na przykład miała same piątki na świadectwie. Oni rzucili to świadectwo tak głęboko gdzieś do szuflady. I po co ona się tak męczyła? No. Po co jej to teraz cała wiedza? Niewystarczająco skupieni to jest jeszcze mały problem, ale niektórzy rodzice też używali substancji poza trawą, która tutaj pachnie, bo myślę, że ten tytuł jest co najmniej dwuznaczny, co najmniej, bo zapach trawy, czyli życie blisko natury, tutaj ta boazeria jakby to za mało w mieszkaniu, biedne dziecko, blisko drzew, blisko tego, co ku czemu teraz bardzo myślę, w antropocenie tęsknimy i co bardzo doceniamy, a hippisi już to dawno robili. Ale też no, blisko substancji wyskokowych. Nie chciałabym, żeby zabrzmiało to jako reklama, ale o wielu substancjach dowiedziałam się z tej książki. Mimo, że moi rodzice święci nie byli. A i ja nie zasypiałam gruszek w popiele. Ale mam nadzieję, że dzieci moje nie słuchają. To opisy tutaj wspomnień tych dzieci, które
czasami lądowały, że tak powiem, pod stołem, ale właśnie wytłumaczmy może o to pod stołem, bo to rodzice również, ale no takie dzieci właśnie imprezujących rodziców, bo hipisi to przecież nie jest jeden facet z gazetą właśnie, tylko często gość, wujkowie, ciocie, imprezy. Jeszcze do tego, czy to jest bliskość, to dojdziemy. No, z perspektywy to jednak nie wygląda dobrze w tych opowieściach. No nie, jest też, wydaje mi się, że nie ma się troszeczkę temu co dziwić, bo jeśli na przykład dziecko widzi, że ja nie mam nic przeciwko gościom i że nikt nie ma nic przeciwko gościom, ale jeśli po prostu oni się pojawiają codziennie i siedzą do którejś godziny w nocy i no, używają po prostu polskiej heroiny, czyli kompotu, paru smaku, prawda, i to dziecko widzi, więc nie wiem, czy to jest taki dobry obraz. To właśnie w przypadku Tomka ma takie duże znaczenie, ponieważ on na widok strzykawki nawet dzisiaj, kiedy idzie powiedzmy oddać krew, no to ma mieszane po prostu uczucia i później chodzi z trudem po prostu cały dzień, więc są takie wspomnienia, które zostają i to jest jakby wspomnienie bardzo żywe wśród wielu dzieci, z którymi rozmawiałam akurat w tej książce. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo oni sami jakby nie uciekają od tego, żeby używać czegokolwiek dostępnego, co jest jakichś środków po prostu halucynogennych. Nie uciekają, żadne z nich nie ucieka. Ale mimo wszystko jakąś widzą barierę, do której mogą dojść i później po prostu jakby nie iść dalej. Wiedzą, co mogą wziąć, ile mogą tego wziąć, żeby po prostu nie wyrządzić sobie krzywdy, sobie i innym przede wszystkim. Zaskoczyło mnie bardzo to, że tak jak często są opisy tego życia w grupie, mówiłyśmy o tym, że on często dołączają do jakiejś grupy, nie wiem, jak tutaj bohaterowie wspominają, gdy się poznawali, prawda? No bo uciekali od swoich domów, no nie spotykali się w salkach parafialnych czy właśnie w biurze, tylko no, korciło ich to, żeby dołączyć, gdzieś coś przeczytali. Wtedy przecież też nie pisano dużo, przynajmniej w Polsce o tym, prawda? Bo prasa była cenzurowana, więc o tym ruchu hipisowskim dowiadywali się od jakiegoś jednego profesora albo od dziewczyny, którą spotkali na plaży. To jest kompletnie jakby druga warstwa też tej opowieści, bardzo, bardzo ciekawa. No, jak już dołączali do powiedzmy sobie takiego taboru, chociaż to nie były wcale tabory, to te więzi nie były takie znowuż bliskie. Niby make love, not war, ale jest ogrom samotności w tej książce. Ja też miałam takie wrażenie, kiedy rozmawiałam właśnie z hipisami. Mm. Oni mówili o tym, że oni dlatego jakby weszli w ten ruch również, jeden z powodów, i to i amerykańscy, i polscy, i jakby wszyscy mówili, że jednym z głównych powodów jest to poszukiwanie tej miłości, której oni na przykład nie otrzymali w domu, powiedzmy, ponieważ wychowywała ich tylko matka bądź ojciec. Nie dostali po prostu tej miłości, której chcieli i myśleli, że po prostu dołączając do ruchu, który w haśle ma to właśnie make love, not war, miłość, nie przemoc, więc myśleli, że tam znajdą po prostu tę miłość. I to były takie poszukiwania czasami no, jednonocne, w sensie przygody jednonocne, a czasami było to i na dłuższą jakby, na dłuższą chwilę, więc No często się zdarzało tak, że jednak tej miłości nie znajdowali i tu było to rozczarowanie. I ja to rozczarowanie jakby słyszałam też w wielu głosach. No, czasami było ich szkoda, powiem. Tak, oczywiście, to jest taka lekcja empatii, ćwiczenie z empatii, czytanie tej książki, ale do tego stopnia czasem oni mają złe wspomnienia z domu rodzinnego, domu, którego nie było, albo wręcz rodziny, której nie było,
że po latach nie szukają kontaktu z rodzicami i o tym też jest ta książka właśnie. Czy były jakieś takie sytuacje, że może dzięki pani interwencji albo dzięki tym rozmowom, które no musiały powodować, że się otwierają, bo czasem widać po prostu z tekstu, następowała ta jakaś próba kontaktu, czy jak się straci kontakt z dzieckiem, zawali, to już bardzo trudno odzyskać. Ja miałam dwie takie sytuacje. W przypadku Christine i jej córki. Christine to jest jedna z bohaterek, która otwiera tę książkę, Amerykanki, której córka robi wszystko na opak. To znaczy to, co mówi jej mama, ona robi totalnie na opak. Po prostu Christine nie była jakąś taką matką, która by ją zostawiała, czy robiła jej jakieś numery. Raczej była matką bardzo opiekuńczą, a mimo wszystko Elizabeth jest taka... Christine jej zostawiła mieszkanie w Nowym Jorku, ona nie chce w nim mieszkać, bo nie, na przykład. No, więc kiedy Christine o coś prosi, ona mówi nie, zawsze jest na nie. Więc jakby próbowałam porozmawiać i z jedną, i z drugą. No, z Christine się rozmawia bardzo dobrze. W ogóle jakby z hipisami, powiedzmy, starszymi rozmawia się dobrze. Oni są bardzo otwarci. I bardzo też wysłuchują i są bardzo rozmowni. Natomiast właśnie z Elizabeth natrafiłam na jakąś taką blokadę. Ona mówi, nie jesteś mną, nie wiesz, co ja przeszłam, więc jakby nie namawiaj mnie. Ja jej nie namawiałam do niczego, tylko jakby próbowałam jej trochę rozrysować sytuację matki, której być może ona nie widzi, bo czasami ktoś jakby z zewnątrz widzi bardziej. Ale mi się nie udało. No, Elizabeth była też na nie jakby w stosunku do mnie. Druga sytuacja, no to Tomek i jego ojciec. Ja najpierw poznałam jego ojca. Właśnie kiedy byłam w Nowym Jorku, poznałam pewnego hipisa polskiego starszego, któremu w ogóle mi się rozmowa nie kleiła. I ja jestem raczej taka, że jak po prostu mi się nie klei, to ja nie drążę, nie dociskam, bo po prostu to nie ma żadnego sensu. I po prostu już mieliśmy się rozstawać, a mi powiedział, ale wiesz co, ja mam dla ciebie po prostu osobę, z którą powinnaś porozmawiać. I to właśnie był ojciec Tomka. Tylko, że on mieszka w Indiach, musisz się z nim skontaktować, dał mi adres mailowy do niego. No więc poleciałam do niego, porozmawiałam właśnie z ojcem Tomka. I naprawdę było mi go strasznie szkoda, bo on wydawał się naprawdę świetnym facetem, świetnym ojcem, jakby który mimo... Nie chcę opowiadać tu jakby całej historii. I bardzo mi zależało na tym, żeby oni jednak z Tomkiem odnaleźli wspólny język. Więc po tych wielu miesiącach, kiedy w końcu udało mi się dotrzeć do Tomka, w sensie dotrzeć do niego, do jego jakby jestestwa, jakby do środka, kiedy w ogóle udało mi się z nim porozmawiać, kiedy on powiedział pierwsze zdanie w ogóle na temat swojego dzieciństwa, no to po prostu jakby wzięłam to sobie tak... No, na siebie po prostu, jakby coś takiego, że będę dążyła do tego, żeby ich pogodzić. No ale do dzisiaj się udało. Może posłuchają spotkania i jeszcze ich coś znajdzie. Czyli reporterka trochę czasami jak taki list w butelce wysyłany. Może krzyk, który coś rozpaczy, czy informacji, który coś zmieni. Chyba też i o to chodzi w waszej pracy, tak myślę, żeby... opowiedzieć coś nam, jakąś prawdę, jakiś wycinek, którego nie znamy, ale też może coś zmienić w samych waszych bohaterach albo w tej sytuacji. Ciekawe, dlaczego starsi są rozmowni, a młodsi nie. Można mieć różne hipotezy, na przykład takie, że trudno jest nam źle mówić o rodzicach, którzy jeszcze żyją albo niedawno zmarli, albo dlatego, że ta trauma była tak duża, że oczywiście nie chcą wracać do czasów dzieciństwa, które teoretycznie jako dzieci biegające boso na trawie powinni wspominać wspaniale, no ale to jest właśnie ten trik tej książki. A być może jest też coś takiego, że starsi rodzice nie mają świadomości do końca, co się wydarzyło. Miałam takie wrażenie, że część ze starszych rozmówców to są niby hipisi, którzy powinni tak kochać i być tacy empatyczni, a są strasznymi bufonami, egoistami. Naprawdę. Tak opowiadają jakby po prostu no, wszystko świetnie, ale tam jest ta córka właśnie, która robi wszystko na opak. Dziecko, które pamięta jakieś to, że każdego, nie wiem, wieczora się budziło, czy z ranka zziębniętej, przykrytej innym pledem. Znaczy, może to jest fajne, takie cyganeryjne dzieciństwo, ale jeżeli to jest przez 2 tygodnie
non-stop, to, no to czytelniczce się budzi jednak empatia w stosunku do dzieci bardziej, tak? Ja nie, no oczywiście, no to mi empatia, jakby moja empatia jest również po stronie dzieci, ale hibisów starszych bardzo lubię, jakby to by... Chyba, że za ostro powiedziałam. To było jedno z zaskoczeń w ogóle podczas pracy nad tą książką, że kiedy docierałam właśnie do hipisów starszych, wydawało mi się, że tu będzie opór, że nie będą chcieli rozmawiać. Nie wiem dlaczego, jakby miałam jakąś taką myśl, ale to od razu się jakby rozwiało. To w ogóle nie było osoby, która nie chciała ze mną rozmawiać. Więc... Oni się cieszą, że w ogóle przeżyli swoją młodość burzliwą. Nie wiem, może po prostu jakby... Myślę, że oni się cieszą, że ktoś chce rozmawiać o tamtych czasach, kiedy oni byli no, wykluczeni ze społeczeństwa, a teraz nikt jakby nie mówi o hipisach. Może troszeczkę się wraca do idei hipisowskich, prawda? Ale nie jest to jakby na tej zasadzie, która była wtedy. No, ciekawe jest to słowo angielskie, amerykańskie drop out, bo można je czytać jako coś pozytywnego, że właśnie olałem te struktury, nie chcę brać udziału w tym całym waszym konformizmie, w wojnach i konsumpcji okropnej, tutaj jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, i sam się jakby wypisuję, ale z drugiej strony to właśnie ma tę negatywną konotację, że dropout jest taki nieudacznik, beznadziejnik, z problemami psychicznymi. Sami starsi hipisi tutaj mówią, że niektórzy z nich byli z takimi dropoutami, no bo po prostu no, nie dawali rady, tak? Nie. Jak oni oceniają właśnie swoich kolegów po latach, czy raczej właśnie, że byli taką grupą trochę nieudaczników, jakby chciał myśleć o nich, który to towarzysz Kazimierz Barwacz z KWPZPR, czy no właśnie, jak oni myślą o sobie z tamtych lat? To fajni goście, którzy się zbuntowali, czyli ofermy, nieudaczniki, jakieś nerwicowani ludzie? To, co ja zauważyłam u nich i to, co jakby odczytywałam, to raczej z tego rodzaju jakąś taką małą dumę, że jednak byliśmy trochę inni niż, niż reszta społeczeństwa, powiedzmy. Że jednak udało nam się pójść troszeczkę inną drogą niż reszta społeczeństwa. No, bardzo wielu z nich weszło jednak w ten hinduizm, buddyzm, odkryło zen. To właściwie dzięki hipisom mamy to jakby tutaj w Polsce, prawda? To oni sprowadzili Hare Krishna do Polski. Czy budował się też właśnie buddyzm zen dzięki Tomkowi Hołujowi, Tomkowi Dobrowolskiemu. Czy Andrzejowi Urbanowiczowi, o którym również tu. Więc oni mają świadomość, że oni jednak coś przynieśli nowego do Polski. I to wydaje mi się takie bardzo, bardzo budujące. Bardzo wielu z nich jednak też jest wykonują jakieś takie zawody, które nie są, powiedzmy, bardzo popularne. Czy wędrują po świecie nawet teraz, jak w przypadku dzikiego Janusza, który po prostu ja nie znam drugiego 76-latka po prostu z taką energią. Kiedy go odwiedzam w Szwecji, to po prostu jak pierwszy wstawał, to się ostatni kładł, bo miał tyle energii i trochę przypominał taką piłeczkę ping-pongową od rana do nocy. Naprawdę nie znam drugiego człowieka, który miałby tyle energii. I tę energię właśnie ma dzięki temu, że jest tym, kim zawsze chciał być. Jakby tę prawdę odkrył bardzo szybko, bo też na tym hipisom bardzo zależało, prawda, żeby dojść do tego, jakim się jest naprawdę. No, oczywiście drop out. Zdarzały się osoby, które no, jakby przykleiły się troszeczkę do tego ruchu. Może nie do końca wierzyło w te wszystkie ideały, tylko po prostu znalazło jakby sposób na życie w takim właśnie oderwaniu od wszystkiego. Za tym niestety szły też właśnie narkotyki takie ciężkie. No i też zdarzało się, że te osoby umierały, prawda? Czy uzależniały się też. Wiedza może była dokładnie dużo mniejsza w tamtych czasach przecież. To były jeszcze czasy, kiedy Janis Joplin zaczynała i była zdrowa, więc jeszcze to wszystko wyglądało dość wesoło i miło. Ale a propos właśnie tej szukania samoświadomości, w ogóle słowo świadomość
wyższa świadomość pojawia się w tej książce. Tutaj ja mam problem właśnie ze swoimi stereotypami, takiej racjonalistki do bólu. Na czym polega to szukanie i co to było, to poszukiwanie tej wyższej świadomości? I jak ja włączam wyższą świadomość, to od razu jestem już tak przerażona tym wszechświatem, że chciałabym ją bardzo schować, a oni tak nie dość, że medytowali, to jeszcze podkręcali za tymi środkami LSD czy innymi różnymi. Dlaczego ich tam tak ciągnęło? Wydaje mi się, że właśnie ciągnęło ich do tego, żeby zobaczyć coś innego niż oni widzą tak naprawdę na ulicy czy wśród ludzi. Jakby zobaczyć, do czego są zdolni też, co mogą innego zrobić jeszcze. Jedną z idei właśnie hipisowskiej było też to, żeby czynić dobro. Ja wiem, to tak brzmi bardzo górnolotnie i w ogóle, ale i oni myśleli, przynajmniej część z nich, że idąc pewną ścieżką właśnie, która już jest przeczesana przez wschód, czyli buddyzm i hinduizm, że idąc tą ścieżką oni będą jakby będą mogli pokonać w sobie jakieś pewne blokady, czy jakieś takie swoje pokonać różne traumy nawet, czy rozgrzebać swoją psychikę do tego stopnia, żeby po prostu wyzwolić się ze wszystkich jakby blokad i różnych murów, które po prostu nie pozwalają działać, po prostu robić dobra dla innych. I myśleli właśnie, że to im pomoże. Zresztą wiele ludzi teraz też tak uważa i praktykuje jogę czy inne jakby formy ruchu. I wielu z tych osób się udało właśnie. Sam mój bohater właśnie, Andrzej Turczynowicz, jest makrobiotykiem i jest masażystą shiatsu. I on ma wielu uczniów i on tak jakby przekazuje tę pałeczkę innym. I takich ludzi jest więcej, jak Małgosia Urbanowicz, która hoduje po prostu rośliny i robi te olejki, które naprawdę działają, można wierzyć bądź nie, które się stosuje na zewnątrz i do środka, więc myślę, że właśnie oni po to też używali tych halucynogenów przeróżnej maści, żeby dotrzeć do tego, co oni mogą rzeczywiście zrobić. Ale żeby nie było, że książka jest pełna tylko środków halucynogennych, to zapach trawy dotyczy jednak głównie przyrody, zieleni i to jest coś, co myślę, że młode pokolenie teraz bardzo przyciągnie też może do poszukiwania tych założeń ruchu hipisowskiego i że to jest coś, co bardzo zostało, tak? Że jednak może teraz bardziej też mieszczuchy zaczynają chodzić boso po trawie, tak? W sensie ścisłym i że staramy się tę więź z przyrodą, którą przez tyle lat niszczyli, nasz gatunek niszczył, że szukamy powrotu do tego i to chyba udało się zaszczepić. To jest to, co łączy, wydaje mi się, te dwa pokolenia bardzo. Tęsknota za lasem, piękne takie chwile, kiedy młody człowiek wspomina, jak nie wiem, zgubił się w lesie, teoretycznie niby bracia Grimm, że ojej, zaraz coś on zginie zupełnie, a on pamięta to jako coś wspaniałego, że się zgubił w lesie i być może nawet go nikt nie szukał, ale twierdzili, że go szukali, tak? Znaleźli go rano, więc aż szukali całą noc, więc. No akurat tu jest mowa o Jacku, który właściwie mieszka w lesie, w domu, w którym wybudowali jego rodzice, więc on jest jakby takim, on jest taki jeden do jednego, w sensie rzeczywiście urodził się z rodziców hipisów i takim hipisem jakby do dzisiaj jest, bo on kompletnie nie korzysta z niczego, co oferuje mi państwo polskie, czyli on po prostu żyje z tego, co sam wyhoduje, co sam sprzeda, sam zrobi własnymi rękami, więc to jest jakby bardzo samowystarczalna osoba. Oni nie mają tam ani komputera, ani telewizora, ani radia. Kiedy dzieci zobaczyły mój telefon komórkowy, no to był po prostu dla nich szok, że coś takiego w ogóle istnieje. No to jest jakby takie, powiedzmy, nie chciałabym tego nazwać ekstremum, tylko jakimś takim jednym końcem.
Na razie jeszcze można być pacyfistą, ale nie wiadomo, co się wkrótce zmieni tutaj. Jeszcze każą mu druty kolczaste rozwijać, to no, będzie test. No by nie, chociaż granica jest tam blisko. No, no prawda, nie białoruska, no ale jednak mimo wszystko. Ale rzeczywiście jakby ja widzę też to pokolenie takie też młodsze, które bardzo świadomie no działa na rzecz ekologii. Czy na przykład są osoby, które w ogóle od urodzenia nie jadły mięsa i wiedzą, że to również pomaga przyrodzie, nie tylko im, prawda? Jakby czują się połączeni ze wszystkimi i wiedzą, że jeśli ja będę robiła w ten sposób, no to jest też na... Karma wróci. Karma wróci, ale to jest też jakby dla dobra innych, prawda? Więc jakby zaczynając od siebie dają ten przykład i to jest pewne dziedzictwo hippisów, którzy na przykład którzy nie byli ich rodzicami tak bezpośrednio, ale mimo wszystko ta kultura hippisowska jakby przeszła, została w ten sposób. A czy po napisaniu tej książki, po wysłuchaniu tylu historii, po przemierzeniu tylu kilometrów, bo trochę się chyba pani na chwilę przynajmniej stała hipiską, bo dużo jest tutaj opisów drogi, którą pani przemierza z plecakiem. Zmieniło się pani myślenie o tym, czym jest dom, czym powinien może być dom, który tworzymy też dla naszych potomków, czy jeżeli chcemy dla kogoś ten dom stworzyć. Akurat w moim przypadku to jest tak, że ja zaczęłam podróżować bardzo wcześnie. Miałam 4 tygodnie, kiedy moi rodzice zabrali mnie w pierwszą podróż, więc jakby ja jestem ciągle właściwie w drodze. Bardzo często się przeprowadzam. Ostatnio też wyprowadziłam się z Warszawy i właściwie domu praktycznie nie mam. Tak można było go nazwać. I zastanawiam się nad tym. Pani trafiła po prostu w sedno. Bo zastanawiam się nad tym, czym jest tak naprawdę dom, jego mamy. I tak, no ta książka, zresztą każda jakby z moich książek to jest podróż i to jest podróż, która trwa bardzo, bardzo długo i często wracam do pewnych miejsc, a czasem nie. I ten dom już miałam po prostu w niezliczonej ilości miejsc. Tak naprawdę nie wiem, jak mam nazwać dom. Jest dom moich rodziców, ale czy to jest mój dom do końca, to nie wiem. No, nasze pokolenie zostało, nasze mózgi próbowano wtłoczyć, że dom to przede wszystkim kredyt, który zaciągniemy, a później musimy się męczyć w katorżniczej pracy w jakiejś korpo, żeby ten dom nabyć. No ale tutaj jednak jest brak takiego stałego chociaż adresu, przynajmniej znaczy u młodzieży, u dzieci. Bezpieczeństwo, może dom jako poczucie bezpieczeństwa, że te dzieci wiedzą, że ktoś będzie na nie czekał, że ktoś zwróci na nie uwagę, prawda? Takie, przede tak, wszystkim no, chyba opiekun, który jest jak ten dom, który po prostu jest silny i stoi gdzieś w konkretnym miejscu. Tak, no Ania na przykład, ona zawsze szukała mamy. Gdziekolwiek by się nie obudziła, zawsze miała ten lęk i to każdego dnia, że tej mamy nie ma. I właściwie jej było obojętnie, w której ona stodole danego dnia śpi, bo przemieszczali się po prostu tak często, że ona do tych stodół była już jakby przyzwyczajona i one prawie wszystkie wyglądały podobnie. Domy się troszeczkę tylko zmieniały, w których przebywała. Ale zawsze szukała tej mamy, czyli rzeczywiście jakby to bezpieczeństwo było najważniejsze. Tomek był takim dzieckiem matki hipijskiej, która miała mieszkanie i tam gościła swoich przyjaciół, ale on był... I on praktycznie jakby miał ten dom, ale tej mamy jakby nie było cały czas. On cały czas siedział w tym pokoiku swoim małym, ponieważ mama mu powiedziała, że nie możesz brać udziału w zabawach dorosłych. Więc jedynym domem, który rzeczywiście tutaj istnieje, jest dom właśnie Jacka, który wyrwany właściwie w pewnym momencie przez własnych rodziców, którzy zabrali całą ich trójkę, on ma jeszcze dwójkę rodzeństwa, zabrali ich w podróż roczną po prostu po Europie.
on wtedy dopiero poczuł, co to znaczy jakby brak domu i że on się w ogóle bardzo źle czuł poza tym domem drewnianym, który stoi w lesie i w którym teraz właśnie mieszka. To był dla niego rok bardzo traumatyczny, po prostu kiedy on musiał wyjechać i zobaczyć świat. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, było mi niektóre historie tych młodych dzieci, bo w momencie, kiedy w domu czy z rodzicami, w moim przypadku coś było nie tak, to ja szukałam oparcia w grupie rówieśniczej. Nieważne, czy to było przedszkole, czy później już szkoła, a tutaj jakby nawet tej gałęzi nie mają, żeby się na nią przesiąść, prawda? Jak coś awantura w domu, czy matka nie wraca ranki i wieczory, to przynajmniej jest kolega z grupy, czy koleżanka, z którą się może, a oni często nawet właśnie nie było tego przedszkola i tak więc trochę w powietrzu, w takim zupełnym zawieszeniu. A jeszcze pilnuję się czasu, na koniec muszę zapytać, chcę zapytać o to, czy jak pani się zdecydowała na tę formę, bo tym, którzy jeszcze nie przeczytali, powiem, że to nie jest tak, że to jest taki zestaw rozmów, wyłącznie cytatów z bohaterów, tylko pani zapuszcza się w zagajniki prozy i czasami pisze pani o swoich bohaterach w trzeciej osobie, prawda? Takie bardziej jest jak literatura fikcjonalna. Skąd taki pomysł właśnie na tę książkę i czy porci panią, żeby nie wiem, co na to powie faktyczny Dom Kultury i nasi organizatorzy, czy ten dom reportażu nie przenosi się pani do domu prozy fikcjonalnej? Nie, no w moim przypadku to raczej nie. Ja jestem typową, typową, no po prostu jestem reporterką. Nie czuję się w ogóle powieściopisarką w żaden sposób. Chyba myślę, że nie potrafię wymyśleć po prostu historii. To jest jedna rzecz. Znaczy bliżej mi jest po prostu do rzeczywistości, jakby do faktów i do ludzi. Ludzie mnie na tyle ciekawią, że po prostu nie mogłabym chyba jakby budować nawet na ich życiu jakąś fikcję. Myślę, że raczej nie. A czemu zastosowałam akurat taki trik? Bo wydawało mi się, że dzieci mówią tutaj w pierwszej osobie, znaczy dzieci hipisów, Ania, Jacek i Tomek. Wydawało mi się, że to jakby lepiej wybrzmi, jeśli oni będą mówić po prostu jako ja. A rodziców chciałam przedstawić właśnie w tej trzeciej osobie jako, może nie podkład, bo to źle zabrzmi, ale tło. Jakby tło takie. Rozumiem. Czyli pod koniec rozmowy tak wsłuchuję się w panią i ten dom to chyba może jest ten reportaż. Ten dom, którym pani się czuje dobrze, to jest reportaż. Można go zawsze wziąć ze sobą i stworzyć na nowo. Czy są jakieś pytania do naszej bohaterki dzisiejszego wieczora, Izy Klementowskiej? To nie mamy pytań? Może ktoś z sali ma pytania? Miało. To może na koniec się zapytam, czy pani się nie martwi, że książkę przeczyta Przemysław Czarnek, minister edukacji, i będzie ją stosował jako taki straszak na to, jak źle może wyglądać życie bez takiej hierarchicznej, starej szkoły, przez jaką przechodzili nasi rodzice, nasi dziadkowie, i świat bez takich mam, które stoją właśnie codziennie w kuchni z kokami mocno upiętymi i płaczą wieczorami i chcą potańczyć i troszeczkę tę bluzkę rozpiąć, tak jak na początku tej książki. Czy nie będzie ta książka źle zrozumiana, wykorzystana na zły sposób przeciwko ruchom hipisowskim? No jest taka możliwość, niestety, wydaje mi się. Ale ja mam nadzieję, że jeśli pan Czarnek przeczyta tę książkę, oszaleje i zacznie boso tańczyć na trawie. Dokładnie. Że coś się w nim potworzy. No to by było super.
Może trafi na listę lektor. Może, no. Było coś, tak. No to cóż, ja dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję za książkę, a rozmawiałam z Izą Klementowską o książce Zapach trawy, opowieści o dzieciach hipisów i gdzieś się może spotkamy po drodze, w drodze. Się w drodze.